Cześć, witajcie. Z tej strony ja, Kacper, czyli wędkarz.pl. Dzisiaj w kolejnym odcinku wędkuję, bo lubię. Dzisiaj zestaw przynęt. Tutaj okoniowo-pstrągowych oczywiście również może być szczupaczek. No i będziemy dzisiaj szukali jeszcze okonia. Otwieramy. Tutaj lekko otworzyłem. Okej. Tutaj macie, już wam pokazuję, co mamy, jaką mamy zawartość. Tu wszystko jest napisane. No i co, i otwieram. Już otworzone. Tylko mały twister, żarówa. Twister taki większy, to szczupakowy bardziej. Fiolecik. Tutaj taka rybka, kolorek ikry. I większa też taka rybka, tylko że czerwona. Kolejne przynęty to błyszki. Tutaj dwie. Druga jest taka. No i główki dzigowe. Oczka. Kotwica. Tutaj zestaw taki na żywca. Kolejny to agrafki, krętliki. No i oczywiście instrukcja. Woblerek. Igła do kulek proteinowych i stalka. No i jedna taka jeszcze busteczka i druga taka. Są to przynęty z Biedronki, tak jak wam to mówiłem. Będziemy dzisiaj łowili okonia, czyli zaczniemy od jakiejś tutaj obrotówki może. O, tutaj. Może się skusi. Raczej. No i co? Jeszcze wziąłem też te wszystkie moje tradycyjne przynęty. Jedna wędka będzie oczywiście na rybaczka zarzucona. I co? I tak będziemy działać. Idzie do wody. No i co? I łowimy dalej. Od razu po zarzucie wziął ten karaś na rybaka na moim drugim zestawie. Idzie do wody. Jest kolejna ryba. Taki karaś. Nie wiem, gdzie te okonie się podziały. W ogóle nie biorą. Tu zawsze mi brały te okonki. A więc taka rybka. Idzie do wody. Pan, nie wiem, co to jest. Niezwykły karaś, ale strasznie smukły. I patrzcie na to. Jaki podłużny w ogóle. Co to jest za ryba? Możecie mi pisać, może to jakiś nowy gatunek ryby. Którym ja nie wiem. Trochę uklejka zmieszana z karasiem. No patrzcie. Jak gdzieś tutaj draśnięty, to się musiał szczupak atakować, widzicie? Oczywiście do wody, nie? Ale takiej ryby to jeszcze chyba nie widziałem. Na dzisiaj to już tyle, trzymajcie się, cześć! Aha, i jeszcze... pisaliście, że chcecie leszcze, karpie, liny. Chyba jedna albo dwie osoby pisały. Powiem szczerze, że może w piątek z Mateuszem będę jechał na łowisko karpiowo-leszczowe. Tam po prostu się roi od karpi. Od leszczy też. Może coś się uda złowić. No to co? No to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się. Cześć! I co? No i widzimy się w następnym odcinku.